Witajcie, nazywam się Maciej Mąka, jestem gitarzystą, współpracuję na co dzień z Kamilem Bednarkiem, Agnieszką Chylińską, Maciejem Balcarem, Tomkiem Busławskim. Jakiś czas temu audiostacja, przyjaciele z audiostacji do mnie zadzwonili i zapytali, czy nie chciałbym przetestować paru nowych urządzeń. Bardzo się ucieszyłem, szczególnie jak się dowiedziałem, że są to urządzenia firmy Universal Audio, z którą już mam do czynienia od jakiegoś czasu. I wiedziałem, że mogę się spodziewać samych najlepszych rzeczy. Nie pomyliłem się, słuchajcie, jest to świetne urządzenie, bardzo dobrze wykonane, wyposażone w bardzo dobre komponenty, bardzo estetycznie wykonane. Mówiąc krótko, ma się wrażenie, że obcujemy z bardzo ekskluzywnym urządzeniem, z urządzeniem z półki premium, tak? I tyczy się to jakby wykonania, a dla nas co najważniejsze, dźwięku też. Jeżeli chodzi o obsługę, jest to dosyć klasyczna, czyli mamy mix, feedback, delay, rytmizację odbicia, kolor i modulację, którą możemy dodawać. Możemy zapisać dodatkowo jeden preset, mamy też foot switch tap tempa i foot switch włącznik wyłącznika. Do dyspozycji trzy rodzaje delaya, tak? Tape delay, analog delay i precision. Pokażę Wam teraz parę moich takich najciekawszych ustawień. Przed nami pierwsze ustawienie. Jesteśmy na modzie tape. Chciałem tylko powiedzieć parę słów o środkowym potencjometrze. On w pierwszym i drugim ustawieniu, czyli analog i tape, działa jako gain odbicia, czyli możemy sobie jakby dowolnie ustawić ten gain. Może on być mniejszy, wtedy brzmi bardziej naturalnie, ale możemy też go przesterować nieomalże. Ja zrobię teraz swoje ustawienie. Postaram się coś tu zagrać. Troszkę zmniejszę teraz gain, dodam więcej miksu. Jesteśmy teraz na drugim ustawieniu, analog delay. Tak brzmi na krótkim dźwięku. Możemy teraz zmniejszyć trochę mix, dodać odrobinę gainu, przyspieszyć go. Wtedy na przykład może fajnie się sprawdzać nam w jakichś solowych rzeczach, tak? Oczywiście trzeba by wtedy zmniejszyć feedback. Można by troszkę więcej dać gainu. Przed nami ostatnie ustawienie, precision. Chciałem tylko Wam tutaj powiedzieć, że potencjometr, który wcześniej służył do ustawiania jakby gainu odbicia, tutaj służy właśnie stricte do jakby jak kolor, tak? Czyli mamy ciemniej i jaśniej.
Okej. Okay. Możemy zwiększyć sobie feedback. Jeżeli pokręcimy w czasie rzeczywistym, na przykład kolorem, możemy zmienić to, tak? Czyli na przykład ściemnić lub rozjaśnić. To jest też fajne, szczególnie w muzyce reggae. I ostatnie tu ustawienie, które może być fajne, to jest zrobienie tutaj takiego slapu z tego delaya i damy sobie na ćwierć nutę całkiem. Troszkę więcej możemy dać w miksie. Nie znam gitarzysty, w którego arsenale, w którego podłodze nie znalazłby się chociaż jeden delay. A tutaj mamy trzy. Tape, analog i precision. Mnie najbardziej urzekł analog. Jest bardzo wiernym odwzorowaniem taśmy. Bardzo dobrze się na tym gra, bardzo plastycznie się na tym gra. Też tak samo jak reverb reaguje bardzo dobrze na zmianę artykulacji i na wszystkie jakby ruchy na gryfie, tak? Dla gitarzystów, którzy lubią ten touch feel taki organiczny, jest to ważne, ponieważ każda minimalna zmiana w kostce, w palcach powoduje, że ten delay od razu na to reaguje. Szybka dostępność, możliwość grania w stereo, no po prostu czad.